Gość Radia Lublin 14 minut po godzinie 8 Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej. Dzień dobry. Witam Państwa. Panie prezesie, stoi Pan na czele nowej e, instytucji, która działa od 1 stycznia tego roku. No, jej powstaniu towarzyszyło wiele niepokoju, czasem kontrowersji, trochę sporów między administracją rządową a samorządową w województwach właśnie i... Na początek pytanie, czy sytuacja ta jest już opanowana, czy jest już spokojnie, można pracować spokojnie, i realizować te cele, które nakłada na Państwa ustawodawca? Rzeczywiście. Ustawa prawowo-wodna, która weszła w większości swoich przepisów 1 stycznia tego roku, dokonała całej reformy gospodarki wodnej. Wody polskie skupiły w sobie kompetencje, które były do tej pory rozproszone pomiędzy różnymi resortami, ale również różnymi jednostkami samorządowymi, więc tak naprawdę każdy robił po swojemu i trudno było to wszystko koordynować, monitorować. Już ta ramowa dyrektywa wodna, prawo unijne wskazuje na to, że wody powinny być zarządzane systemowo, zlewniowo, więc teraz mamy, jest wszystko rzeczywiście w jednym ręku. I Ale po... czy to oznacza, że ten proces reformy został już zakończony? Nie, to jest oczywiście bardzo poważna reforma, myślę, że jedna w tej chwili największych w kraju. I ona jest, że tak powiem, nie jest punktowa, jest liniowa. My cały czas jej dokonujemy. Między innymi jeszcze nie przejęliśmy całego majątku skarbu państwa, niektórych kompetencji w związku z tym, więc cały czas ona jest liniowa, ale mamy już pierwszy kwartał działalności, więc moja wizyta między innymi tutaj na Lubelszczyźnie jest po to, żeby zobaczyć tutaj na miejscu w terenie, jak działają nasze służby. Jednostki regionalne, jak są przygotowane, jak są zorganizowane, szczególnie w kontekście ewentualnych niebezpieczeństw powodziowych, bowiem jesteśmy w okresie wiosennym, są potencjalne rozpoty, roztopy, przybory wody, tutaj na Lubelszczyźnie takie klasyczne wiosenne, więc przyjechałem też sprawdzić, jak do tego wody polskie są przygotowane. No właśnie ta niepewność, o której Pan wspomniał, związana z zakresem obowiązków, ona się pojawiała. Były też problemy dotyczące zarobku, no i głośna też w skali krajowej sprawa dotycząca wypłaty 13 pensji dla, dla pracowników no sprzętu, którzy mają przekazać, czy mieli przekazywać marszałkowie. Jak w tej chwili ta sytuacja wygląda? To znaczy, z mojego punktu widzenia organizacja Wód Polskich przebiega sprawnie i jesteśmy już. Jednostką działającą naprawdę na wysokim poziomie. Nie ma tutaj żadnych jakby problemów organizacyjnych, o których czasami mogą Państwo słyszeć w mediach, jest wręcz przeciwnie. Natomiast rzeczywiście przejęliśmy dużo kompetencji również od samorządów, nie tylko od marszałków województw, ale również starostów. Przejęliśmy również sporo pracowników wraz z tymi kompetencjami. W skali kraju to jest ponad 2600. No i należy też powiedzieć o tym, że rzeczywiście są problemy też na linii jakby przejmowania tych kompetencji. Jak mnie pan już o tym pyta, to chciałbym zacząć od pozytywnych. Informacji, Mianowicie ja już też byłem w terenie, jeździłem między innymi w regionie małopolskim, dolnośląskim, opolskim, pomorskim, byłem w Poznaniu, byłem w Bydgoszczy. I jaka jest różnica między tymi powiem regionami panu, a Mamy powiem, dwie duże rzeki, prawda? Chodźmy. Powiem panu tak, że oczywiście w przypadku rejonów południowych mamy większe zagrożenie powodziowe naturalna rzecz, większe rzeki, góry, z którego, którego spływają wody rozpotopowe, więc to w pierwszym kolejności było przedmiotem mojego, mojej troski, zainteresowania. Zresztą dostałem takie polecenie też od Pana Ministra Marka Grubaczyka, żeby to sprawdzić pod tym względem, ponieważ były takie sygnały między innymi też od samorządu, że jesteśmy nieprzygotowani, przez to nam grozi pogód. Oczywiście to jest nieprawda, jest wręcz przeciwnie, jesteśmy doskonale przygotowani i mamy również doskonale Sytuację hydrologiczną, jak na, jak na ten okres Miejmy nadzieję, że ona się nie zmieni. Natomiast tak chciałbym powiedzieć, że są takie miejsca modelowe współpracy, szczególnie z marszałkami województw i tutaj ewidentnie chciałbym pochwalić, na przykład marszałka Małopolskiego, Dolnośląskiego czy Pomorskiego, który naprawdę poszedł, którzy. Marszałkowie ci poszli podeszli do sprawy przekazania kompetencji ludzi mienia narzędzi do pracy bardzo odpowiedzialnie. Ponieważ my, szanowni państwo, nie jesteśmy jakimś rządem strukturą polityczną, my jesteśmy przedsiębiorstwem jesteśmy gospodarstwem wodnym, które od 1 stycznia ma bardzo ważne zadania w zakresie zabezpieczenia ludności miejscowej. Ale Panie Prezesie, skoro w tej grupie nie wymienia Pan współpracy, modelowej współpracy z marszałkiem województwa lubelskiego, to, to w takim razie ja zapytam. Tam. Znaczy ona nie jest taka, jakby sobie pan wymarzył? Dobrze, jeszcze pozwoli pan, że dokończę. W tamtych przypadkach modelowych marszałkowie przekazali nam nieodpłatnie na przykład samochody do użytkowania przez część miesięcy z możliwością wykupienia, przekazali nam budynki. I do których której wcześniej się mieściły zarządy melioracji urządzeń wodnych po niekomercyjnych cenach, czasami bezpłatnie, przekazali nam bezpłatnie komputery, sprzęt, biurka, krzesła przysłowiowe. Także mogliśmy wraz z kompetencjami, oczywiście, trzeba pamiętać, że te rzeczy w większości były też kupione z środków publicznych, które były przeznaczone na działania przeciwpowodziowe i też ze środków unijnych. Przekaz pokazali nam w taki sposób i taki doskonały sposób, że mogliśmy od razu z dniem 1 stycznia wchodzić, w swoje obowiązki je wykonywać. Mówię, to są sprawy bardzo poważne, bo to jest bezpieczeństwo ludzi, zabezpieczenie ludności w wolę. Natomiast zmierzając do odpowiedzi na pana pytanie, niestety muszę powiedzieć z przykrością, Przykrością dlatego, że jestem również lubelakiem i ta sytuacja mnie bardzo zaskoczyła. Niestety, jeżeli w tamtych przypadkach współpraca była modelowa, to tu w Lubelszczyźnie sytuacja wygląda, można by powiedzieć, dramatycznie. A z czego ona wynika? Nie no, chciałbym. Znamy tego... te doniesienia, choćby medialne, prasowe, dotyczące tego, że, że marszałek, właśnie niektóre samochody postanowił przekazać innym jednostkom podległym i one nie zostały przekazane. Nie chciałbym tego oceniać dlaczego, bo ja tego kompletnie nie rozumiem, bo to jest sprawa odpowiedzialności i bezpieczeństwa. Y Ludności. Trudno mi w ogóle przedstawiciele jest. Przedstawiciele marszałka mówią, że, że to nie jest ten sprzęt bezpośrednio potrzebny do. Trudno e mi jest kreacji. komentować argumenty, natomiast nie jest dla mnie zrozumiałym próba zarabiania na bezpieczeństwie ludności, a to ma miejsce w tej chwili. Po kolei, tak. jest parę punktów takich współpracy. Przede wszystkim powinniśmy, i tak wynika z ustawy jasno, służby pana marszałka, w tym przypadku likwidator z Powinien nam przekazać majątek Skarbu Państwa. Powinien przekazać w odpowiedni sposób, odpowiednimi procedurami. To jest bardzo ważna sprawa, to jest bowiem bardzo duży majątek. To są dziesiątki miliardów złotych. To są wały przeciwpowodziowe, cieki, grunty pokryte wodami, urządzenia wodne, piętrzące, przepompownie. Bardzo dużo różnych takich, takich jednostek. Proszę mi sobie wyobrazić, albo no jest to trudne do wyobrażenia, że y, 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 marszałek i jego służby przesłały nam ponoć, bo ja tego nie widziałem, drogą mailową y, listę takich budynków, takiego mienia, mailowo, mailem, dziś pod koniec grudnia, i uważają, że to już jest przekazanie majątku Skarbu Państwa. To jest w ogóle rzecz nieprzyjemna, nie do, nie do przyjęcia. Ja teraz jestem w trudnej sytuacji, muszę się zastanowić, jakie podjąć kroki prawne. To jest pierwsza sprawa. Powinno być to przekazane, i ja wymagam od swoich dyrektorów regionalnych, że to powinno być przekazane zgodnie z prawem protokoły zdawcze, odbiorcze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pracownicy przeszli z dniem 2 stycznia do budynków, które do tej pory, w których do tej pory pracowali, bo często to byli dawni pracownicy z miłów. po czym się okazało, że część tych budynków nie mogą użytkować, bo są niezbędne marszałkowi do jakichś jego celów. nowej a, a w tych budynkach, w którym wyposażenie jest rodem z PRL-u, sprzęt jest komputerowy jeszcze z XPK, który nie stanowi podstawy bezpieczeństwa i nie ma miejsc parkingowych, każą nam marszałkowie za to naprawdę solidnie płacić. Dobrze, panie prezesie, ja rozumiem, że tych problemów jest cała masa, pewnie ich wszystkich nawet nie zdążymy wymienić, ale chciałem właśnie... O te samochody pan chciał zapytać. Tak, ale, ale może zostawmy, bo jak rozumiem sprawa jest jeszcze w tej chwili nierozwiązana i pewnie będziecie ją rozwiązywać, ale chciałem zapytać o to bezpieczeństwo, o system bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Lubelszczyźnie, bo pan jednym z elementów pana wizyty jest właśnie ta sprawa. No i co pan zaobserwował? Jak, jak wynika? Co, co wynika z tych, tej pana wizyty? Którą Pan przeprowadził, bo to jest. Szanowni Państwo, wody polskie, wody polskie są jednym z ważnych, najważniejszych albo jednym z ważniejszych elementów całego systemu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Mamy, mamy centra monitoringu stanu wód w każdym regionalnym zarządzie gospodarki wodnej i codziennie są umieszczane komunikaty o stanie hydrologicznym kraju. Możecie Państwo te komunikaty znaleźć na stronach internetowych albo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, albo Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. To jest element takiego systemu bezpieczeństwa. Przekazujemy również to do centrum kryzysowych, między innymi u Pana Wojewody, czy u Pana Ministra MSWiA. I to jest jakby system zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Oczywiście mamy też również działania takie bieżące, typu zbiorniki retencyjne Przyjmowanie fali powodziowej, zabezpieczenia, kanały ulgi. To jest taki system już działania, kiedy już występuje jakieś niebezpieczeństwo. Moja wizyta w regionie ale ona, ja jestem, jakby można powiedzieć, w połowie ale po tego, co widziałem, ten system działa bardzo dobrze. Mogę podać przykład: byłem w takiej małej przepopowni w miejscowość Jabłoń, się nazywa. Gdzie były podtopienia miejscowe pól, był system melioracji i 10 rolników miejscowych wystąpiło z wnioskiem do dyrektora zarządu zlewni, żeby uruchomił pompy. Pan dyrektor pojechał na miejsce, tam tam jechałem, to było jakieś 30-40 km, zobaczył rzeczywiście stan wód jest podniesiony. O decyzję. Pompy w tej chwili działają. Wody się. Jesteśmy bezpieczni. Panie prezesie, to jeszcze tak, na koniec chciałem się zapytać. Bo 12 marca minął termin składania przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne wniosków do dowód polskich z nowymi taryfami. W tej chwili wiemy, że ten proces weryfikacji trwa. Były obawy, bo, bo też wiemy, że w skali kraju rozpiętość taryf jest bardzo duża. W Warszawie wszystko wskazuje na to, że będzie. Będą niższe ceny, no ale, ale pewnie podwyżek nie unikniemy. Jak to w tej chwili wygląda? Czy rzeczywiście to, czego najbardziej obawiają się y, odbiorcy, konsumenci, y, jest realne? Czy będą podwyżki? Bardzo krótko proszę. Myślę, że mieszkańcy powinni się nie obawiać, dlatego że mają pierwszy raz od dłuższego czasu e, instytucję, która będzie dbała o to, żeby te ceny były jak najmniejsze. Bo do tej pory czegoś takiego nie było. Gminy były monopolistami, mogły podwyższać e, kwoty, jak tylko chciały i wykorzystać środki na inne cele. Na przykład na kampanie wyborcze albo inne niezwiązane z gospodarką wodną. My teraz jesteśmy regulatorem, monitorujemy, zatwierdzamy taryfy i tam wszędzie te taryfy są za duże w porównaniu z innymi jednostkami podobnymi w kraju lub są podwyższone. Będziemy o to dbali, żeby, żeby zostały obniżone. Więc to jest nasza rola bardzo ważna społeczeństwa. I proszę Państwa, proszę się nie obawiać. W Lubelszczyźnie mogę Państwu powiedzieć, że na razie jest. Wniosek o to, żeby staryfy, stawki były takie same na tym samym poziomie. Ale na przykład Warszawa, choćby z tego względu, że już powstał regulator, taki, pewnie okres wyborczy też tutaj odgrywa swoją rolę, obniżyła, więc w niektórych sytuacjach potencjał rzeczywiście jest duży. Pokazuje na to, że jednak te stawki mogły być za duże. Przemysław Taca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.